Siemanko ludziska, z tej strony Mecu, witam was w drugim odcinku z przebudowy Szalkę do Chwały. Jak pamiętacie, w pierwszym sezonie poszło nam naprawdę ciekawie, wywalczyliśmy awans z pierwszego miejsca do Bundesligi oraz dotarliśmy do finału Pucharu Niemiec, gdzie niestety ulegliśmy w drużynie VfB Stuttgart, która będzie występować na drugim poziomie rozgrywkowym, więc ten pierwszy sezon był dla wielu zespołów słodko-gorzki, a jaki będzie drugi, to już się przekonamy, tak prezentuje się nasz podstawowy skład i rezerwowi. Miejmy nadzieję, że ten skład doprowadzi nas do wielu sukcesów, ale oczywiście będzie wymagał wzmocnień, no bo co by nie mówić, nie jest to skład gotowy na Bundesligę, a jeśli chodzi o sukces krajowy, zakończy sezon w środku tabeli. Myślę, że da się zrobić, mamy 41 milionów w budżecie, więc jest naprawdę sporo hajsu na zakupy. Dodatkowo tutaj możemy lekko wzmocnić nasz, powiedzmy, sztab szkoleniowy, no i teraz wygląda to odrobinę lepiej. No a jeśli chodzi o kontrakty, to naprawdę jest sporo do przedłużenia. Część udało się, z częścią piłkarzy nie, bo też duża część kończy karierę, choćby Kamiński. No a niektórzy delikatnie mówiąc nie chcieli przystać na moje propozycje. No a w tym momencie nie jestem w stanie z nimi akurat negocjować. I sprzedajemy Aydina za prawie 10 milionów do Walencji. Pozyskujemy kolejne środki i to przybliża nas do naprawdę fajnych transferów. No i przebieg Mistrzostw Europy. Belgia i Portugalia awansują z grupy A. W grupie B awans Anglii, Niemiec, Holandii, Irlandia Północna, grupa C, Hiszpania, Francja, grupa D. Takie są wyniki ćwierćfinałów, półfinałów i w finale Belgia pokonuje Portugalię i zostaje mistrzem Europy, a my zatrudnimy sobie skauta, bo mamy pieniądze i możemy wreszcie na to trochę środków przeznaczyć. A nawet dwóch. Jak szaleć, to szaleć na całego. Nie ma tutaj co bawić się w drobne. Trochę pieniędzy mamy, więc można je wydać. Piąte miejsce w turnieju przedsezonowym. Chwały to nie przynosi. I niestety też nie przynosi zastrzyku do budżetu. Wielka szkoda. A teraz mamy 40 milionów do wydania po zatrudnieniu skautów, więc czas na zakupy. Potrzebujemy na pewno kogoś na prawą stronę obrony, czy tam taki bardziej CPS, powiedzmy prawoskrzydłowy. Środkowy obrońca by nam się przydał. No i do tego piłkarz na pozycję napastnika, bo tam też mamy pewne braki. No ale kogo kupimy? No to przekonajmy się. Gaj tutaj kupiony z San Lorenzo za 9 milionów. Niezwykle utalentowany argentyński obrońca lub też wahadłowy. I myślę, że świetnie się u nas spisze. Sylla za 10,5 miliona. Też myślę, że bardzo mądre wzmocnienie. Jeśli chodzi o środek obrony, ten piłkarz może się tam spisać na medal. Następnie Araujo do linii napadu. 8,5 miliona promocyjna cena, jeśli chodzi o Benfikę. Więc z takiej okazji trzeba korzystać. No i zostało nam prawie 10 milionów budżetu. Pamiętajmy, że my też nie chcemy wszystkiego do samego końca wydawać, no bo Schalke nie jest w najlepszej sytuacji finansowej, ale trochę musimy inwestować, żeby mieć sukcesy sportowe, sponsorów, no i też większe wpływy. W pierwszej kolejce gramy z Hoffenheim. Gdy popatrzymy na raport przedmeczowy, no to ten skład nie wygląda jakoś imponująco, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na boisku. Przechodzimy do meczu, będzie to oczywiście jak w tej serii szybka symulacja. I jak nam pójdzie? 2-2, remis w pierwszej kolejce, to trzeba szanować, bo przegrywaliśmy 0-2. Pedri do Manchester United, Tchouameni do Manchester United i Heung-min Son do Paris Saint-Germain to były najgłośniejsze transfery lata. U nas też się sporo działo, ale za zupełnie inne pieniądze, bo my takimi środkami nie dysponujemy. Jak widzimy, Simona wypuszczamy do Karlsruhe. Myślę, że jest to dla niego odpowiednie miejsce do rozwoju. Następnie Ovejan odchodzi do Fenerbahce, domagał się transferu, więc ja mu nie będę blokował, a pieniądze zawsze się przydadzą. Revier Derby niestety przegrany z Borussią, no okazaje się być górą w tym pojedynku. Kalas odchodzi na zasadzie wolnego transferu do Bragi, no nie byliśmy go w stanie powstrzymać. No i po 15 kolejkach mamy 8 miejsce w ligowej stawce, do Lipska już dość sporo tracimy, czyli do lidera, ale do czwartej Borussii Dortmund zaledwie 4 punkty, więc to jest naprawdę świetna pozycja wyjściowa. A gdy popatrzymy na samo dno, widzimy Bochum zaledwie 5 punktów na koncie, a nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. No i teraz koniec zimowego okna, u nas cisza i spokój, a w Europie Kunde przechodzi do Newcastle, Araujo do Liverpoolu, Jota do Arsenal, więc dość mocna wyprzedaż w Barcelonie. No i znowu porażka z Borussią, no niestety obecnie są poza naszym zasięgiem. No i nasza przygoda w DFB Pokal. Pamiętamy, pierwszy sezon to była niesamowita historia, no ale niestety bez happy endu. A tutaj, jak możemy zobaczyć, w rundzie drugiej pokonaliśmy Erzgebirge Aue 2-1, następnie w rundzie trzeciej po karnych Borussia Mönchengladbach, ale w ćwierćfinale przegraliśmy z Bayernem, no i nie powtórzył się piękny sen z pierwszego sezonu. Murkina tutaj sprzedajemy do Hetafe, u nas i tak by nie pograł, a tam ma szansę na grę. Asme tutaj do Evertonu też domagał się transferu, no i nie chciałem blokować jego kariery. Brunner, piłkarze naprawdę w dużej ilości chcieli odejść z Schalke,
No nie można ich powstrzymywać, no bo to też źle wpływa na ocenę menadżera. Grime do Twente za niecałe 4 miliony, więc jakieś te pieniądze na szczęście udaje nam się pozyskiwać. No i tutaj mamy utalentowanego piłkarza, jeśli chodzi o szkółkę juniorów. I to myślę, że nawet, że nie jednego, więc można ich poprzenosić do drużyny seniorów. I jeśli uda się, no to się ich też wypożyczy, no bo u nas z takimi overrealami szans na grę raczej nie mają. Temperman odchodzi do Luton. Nowy przedaż w Schalke, no ale wielu domaga się transferu i dostaliśmy ofertę od Eintrachtu. No w tym momencie na pewno ciekawsza drużyna, ale ja chcę przybudować Schalke do chwały, a nie zmieniać pracodawcę. Po 30 kolejkach wskakujemy na 6 miejsce w ligowej stawce. No wygląda to pięknie, kto wie, może nawet zagramy w europejskich pucharach, chociaż celem tej serii jest zdobycie mistrzostwa Niemiec, a europejskie puchary ewentualnie będą ciekawym dodatkiem. Na dnie oczywiście Bochum, a nasz podstawowy skład, no musi robić wrażenie. W ostatniej kolejce przegrywamy z Bochum 0-2, co oznacza, że Schalke zajmuje ostatecznie 8 miejsce. Lipsk mistrzem, 2 Leverkusen, 3 Borussia, 4 Bayern. My kończymy na 8 miejscu, czyli taki wynik naprawdę godny. Bayern Leverkusen przegrał jedną bramką mistrzostwo. No, to już jest wyższy poziom. W barażach zagra Kolonia, a spada Bochum i FSV Mainz. Najlepszym strzelcem Becker wraz z Alvarezem, 22 bramki na koncie. Gdy popatrzymy na najlepszych asystentów, kto tam będzie? Alvarez, no, gwiazda tego sezonu. A Samba miał z Lipska najwięcej czystych kąt. Tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy naprawdę fantastycznie się rozwinęło. Transfery jak Sylla, Araujo czy Gyaj choćby. No myślę, że spisały się na medal. Ten skład wygląda naprawdę na bardzo wyrównany. Wybija się na jego tle odrobinę Yashari, ale to jest taki główny punkt, jeśli chodzi o środek pola pod względem defensywnym. I sprawdzimy teraz, kto ma najwięcej występów dla naszej ekipy. Hedl, Gyaj, Querfeld, Baumgart, Sylla, Schaltenberg, Yashari, Odraogo, Araujo i Karaman po 37. W bramkach rządzi Araujo i Karaman, a trzeci Kun, więc świetna postawa skrzydłowego, wahadłowego. Araujo najwięcej asyst, a drugie miejsce Karamana i Kuna. Jeśli chcecie zobaczyć poszczególnych piłkarzy, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać filmik i przejrzeć statystyki piłkarza. Jeśli chodzi o ten sezon, no Kamiński choćby 26 występów, 5 bramek, jak na ostatni sezon w karierze, na poziomie Bundesligi, te liczby muszą robić wrażenie. A samo Schalke, myślę, że spisało się bardzo dobrze. Spokojne miejsce w środku pola, gdybyśmy zagrali odrobinę lepszą końcówkę sezonu, no to mielibyśmy nawet miejsce powiedzmy w europejskich pucharach. No ale właśnie, to była ta minimalna różnica, która dzieliła nas od tych drużyn, które grają w pucharach. No i teraz trochę podnosimy pensję, no bo jednak musimy być konkurencyjni. Z 21 na 35, Yashari zdecydowanie zasługuje na taką pensję. No i teraz zobaczymy sobie niższe ligi niemieckie, jak to wszystko się prezentuje. Tutaj Dynamo Dresno i Elversberg z awansem, a Ingolstadt zagra w barażach, a najgorszą drużyną na trzecim poziomie była Lubeka. 20 miejsce, awans Stuttgartu i Herty, a Heidenheim zagra z Kolonią w barażach. Zobaczmy też najgorszą drużynę drugiej Bundesligi, Karlsruhe. I zostało nam 16 milionów w budżecie, bardzo dobrze. Trzeba powoli odbudowywać sytuację finansową Schalke, a takimi wynikami finansowymi zdecydowanie możemy tego dokonać. No i tutaj widzicie ocenę menadżera na duży plus i myślę, że następny sezon przyniesie tylko progres. No i teraz zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy, czyli wszystko. Baraże jeszcze, Kolonia pokonuje Heidenheim i zostaje w Bundeslidze. Puchar Niemiec dla Bayernu pokonali w finale Eintracht. Super puchar dla Manchesteru City, pokonali Barcelonę. W lidze konferencji Real Sociedad pokonuje Chelsea. Liga Europy dla Juventusu pokonali Lipsk. A Ligę Mistrzów zdobywa Manchester City, pokonując pokarnych Inter. Jak widzimy, 8 miejsce w Bundeslidze, ćwierćfinał DFB Pokal. Sezon moim zdaniem na plus. Zarząd się ze mną zgadza i chcą kontynuować współpracę, więc zaczynamy trzeci sezon tej przygody. Patrzymy na podstawowy skład i widzimy, że to wygląda na start dobrze, ale jednak kadra jest dość wąska, bo wielu piłkarzy odeszło. 85 ocena menadżera na start, więc punkt wyjściowy jest świetny, ale teraz popatrzymy, jakie cele stawia przed nami zarząd, bo muszą być chyba bardziej ambitne, czyli kwalifikacje do rozgrywek europejskich i 1/8 Pucharu Niemiec. Podobny budżet jak w poprzednim sezonie dzięki sprzedaży wielkiej ilości piłkarzy. No i teraz musimy przedłużyć część kontraktów, no bo trochę ich tutaj jest. No nie wszystkie udało się przedłużyć niestety, no ale tak się zdarza, Ferman kończy karierę, podobnie jak Simon Terode. A Seguin złożył prośbę o transfer. Linder tutaj wypuszczony do Rakowa Częstochowa. Myślę, że jest to dobry transfer dla Austriaka, żeby rok sobie pograć w Ekstraklasie. No i teraz czas na jakieś transfery. Przydałby się nam kolejny stoper, młody obiecujący. Następnie ktoś do środka pola o inklinacjach defensywnych.
No i drugi napastnik, ktoś w miejsce Karamana, bardziej obiecujący. Na start Dragusin z Genoi za 13,5 miliona. Myślę, że rumuński stoper spisze się tutaj na medal. W prawdziwym życiu już jest w Tottenhamie, a tutaj jego kariera potoczyła się odrobinę inaczej. Ducouré, tutaj widzimy za 11,5 miliona kupiony. Jeśli chodzi o środek pola, myślę, że to będzie idealne wzmocnienie na pozycję środkowego pomocnika defensywnego, a Viper wraca do Niemiec. Niemiec z Villarreal. Przeszedł tam na początku tej kariery. No a teraz wraca tam, gdzie jego miejsce do rozwoju. Seguin odchodzi do Lask Linz. Myślę, że to jest dla niego odpowiednie miejsce, domagał się transferu, a ja mu nie będę blokował. Drugie miejsce w turnieju przed sezonowym, niewiele zabrakło do premii. No ale niestety, jeśli chodzi o pieniądze, musimy obejść się smakiem. No i pozostało nam niecałe 4 miliony w budżecie. Trochę w tym sezonie zainwestowaliśmy, ale miejmy nadzieję, że było warto. No i kolejni utalentowani piłkarze znajdują się w naszej szkółce juniorów. Lądują w drużynie seniorów, nie wszystkich niestety mogę przenieść, bo Schroeder choćby jest za młody, ale Schuster już też nie spełnia wieku. Becker wypuszczony do Greuther Fürth. Myślę, że dobre miejsce do rozwoju. Da sobie tam radę. Fink do Pasza Krzechiru na 2 lata. Nie ma co trzymać tych młodych piłkarzy, niech idą w świat i się rozwijają. Graf do Norwich na 12 miesięcy. Takie wypożyczenie, które powinno wyjść mu zdecydowanie na plus. Następnie Simon do Aruki. Piłkarz, którego często wypożyczamy, ale zdecydowanie na tą chwilę jest za słaby jak na Schalke. Tutaj kolejne wypożyczenie, tym razem do Lugano. Też Liga Szwajcarska może przynieść dobre rezultaty. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Viper w podstawowym składzie, Karaman mimo lepszego overallu na razie na ławce. Sankt Pauli naszym rywalem. Patrzymy na raport przedmeczowy i widzimy, że mają naprawdę interesujący skład, ale nasz jest lepszy. Musimy to udowodnić na boisku. Tutaj będzie szybka symulacja i Schalke. Wygrywa 2-0 od Raogo i Araujo. Nasi bohaterowie. Webera tutaj wypożyczamy na 2 lata do Burgos. Zaplecze hiszpańskiej elity, oby tylko sędziowie nie zawiedli. Gavi do Juventusu, Benacer do Liverpoolu i De Ligt do Arsenalu. To były najgłośniejsze transfery lata, sporo działo się. Jeśli chodzi o Europę, u nas również. No ale do tych kwot nawet nie mamy się co zbliżać. No i przegrana z Borussią. Kolejna przegrana w tej karierze z Borussią. No zdecydowanie to boli. No i tutaj dostaliśmy propozycję od Almerii, czyli takiej dość przeciętnej drużyny, jeśli chodzi o Hiszpanię. I oczywiście tą ofertę odrzucamy. Trzecie miejsce po 15 kolejkach, no wygląda to fajnie. Tylko 4 punkty straty do Borussii, 1 punkt straty do Bayernu, 2 punkty przewagi nad Eintrachtem. Lipsk dość osłabł po naprawdę świetnym poprzednim sezonie, Augsburg na samym dnie, a nasz podstawowy skład, no, bardzo fajne postępy czyni. Od Lazio tym razem dostałem ofertę, no powiem wam, to jest chyba najbardziej kusząca ze wszystkich, ale również jest odrzucona. No i tutaj jak widzimy piłkarz Emilio Müller wraca z wypożyczenia z Gaziantepu, no i chyba jest jeszcze za słaby, jak na podstawowy skład naszej drużyny. Zimowe okno już bez naszych ruchów. No a w Europie jakie były najgłośniejsze? Fernandes do Manchesteru City, Bremer do Lipska i Facundo Farias do Chelsea. Oni uwielbiają kupować. No i znowu trochę możemy tutaj odświeżyć, jeśli chodzi o nasz sztab szkoleniowy. No i co robimy? Wzmacniamy obronę. No bo najlepszą obroną podobno jest atak, ale my tutaj trochę wyszliśmy z innego wniosku. Ale wreszcie pokonaliśmy Borussię Dortmund i to na ich stadionie. Viper i Araujo. Fantastyczna para napastników. Karaman domagał się transferu, odejdzie do Feyenoordu. Nie chcę mu blokować, bo to naprawdę zasłużony dla nas piłkarz. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce po 30 kolejkach. Mała strata do Bayernu, do lidera. Tylko 2 punkty. 4 drużyny jeszcze walczą o mistrzostwo Niemiec, w tym my. To może być nasz sezon. Kolonia na samym dnie. Już ich nic nie uratuje. A nasz podstawowy skład ma potencjał. No i nasza przygoda w DFB Pokal. Pierwsza runda klasycznie już bez naszego udziału. No bo jesteśmy jednak drużyną z Bundesligi. W rundzie drugiej pokonujemy Hertę 2-1. Następnie w rundzie trzeciej Lipsk 3-0, ależ deklasacja. Potem Norymbergę, Darmstadt i Bayer Leverkusen czeka na nas w finale. A po 33 kolejkach mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki. Schalke jest w kapitalnej formie. Zostaje nam mecz z Borussią Mönchengladbach. Zwycięstwo daje nam pewne mistrzostwo już w trzecim sezonie. Byłoby to coś naprawdę pięknego, osiągnięcie tego celu. Ale sprawdźmy, czy nam się uda. Będzie tutaj oczywiście szybka symulacja i Schalke wygrywa 2-1, Viper, 2 bramki i mistrzostwo. Mistrzostwo w trzecim sezonie staje się faktem. Bayern drugi, trzeci Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund zaledwie na czwartym miejscu. Udało się spełnić cel tej serii. Hannover w barażach, Hertha i Kolonia w drugiej Bundeslidze. Kane za to wraz z Araujo najlepsi strzelcy. No Araujo spisał się na medal, ale Viper też zdobywał ważne bramki. Brandt najlepszy asystent,
a Hedl najwięcej czystych kont. I jeszcze możemy mieć bonus dla tej serii, czyli zwycięstwo w Pucharze Niemiec. Może i w tej serii nie było europejskich pucharów, skupiliśmy się na rynku krajowym, ale jak widać było warto, ale czy będzie pełny sukces? Czy taki, powiedzmy, minimalny, jeśli chodzi o tę serię, to za moment się przekonamy. Bayer ma naprawdę kapitalny skład, ale my też chcemy się zaprezentować z dobrej strony. No i piłka w Pucharze 1-0 dla Bayeru, niestety Grimaldo. Ci ich boczni defensorzy no potrafią zdziałać cuda. Ale Schalke nie podda się bez walki, już jeden finał przegraliśmy, teraz nie chcemy, Araujo na 1-1. 34. minuta, kapitalne wykończenie w polu karnym. I ten mecz zaczyna się od nowa. I mamy rzut rożny rozegrany krótko. Piłka na pole karne. 2-1, pięknie to uderzył Araujo. Król strzelców sezonu Bundesligi pokazuje również klasę w Pucharze Niemiec. Ale Bayer się nie poddaje, 2-2. Niestety remis, Szaka tutaj dobrze uderzył, 51. minuta. I Granit wyrównuje. No i jeszcze dokonamy zmian, Karaman pojawia się na boisku, a piłka w polu karnym kończy się bramką. Jaszari, nasz defensywny pomocnik, pokazał, że również w ofensywie wiele znaczy. No i jeszcze rzut rożny dla Leverkusen, centra strzał, broni bramkarz, a my zwyciężamy 3-2, podwójna korona. Tego lepiej nie dało się spuentować. No i jeszcze możemy zobaczyć statystyki indywidualne, a Araujo królem strzelców w pełni na to zasłużył. Jeśli chodzi o asystentów, Otto tutaj na pierwszym miejscu, a Schuen wraz z Tede najlepsi bramkarze. No a my możemy świętować mistrzostwo i Puchar Niemiec. Fantastyczny sezon w wykonaniu Schalke w tak krótkim czasie. Wrócili na szczyt niemieckiego futbolu. No a tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Wielu piłkarzy naprawdę doskonale się rozwinęło. Ten skład wygląda o klasę, przynajmniej lepiej w porównaniu do tego, czym startowaliśmy w pierwszym odcinku. Myślę, że jeszcze dobrze to pamiętacie. A teraz ten skład jest, jak widać, bezkonkurencyjny na rynku krajowym. No i zobaczmy, kto ma najwięcej występów. Hedl, Gyaj, Kuerfeld, Dukure, Jaszari, Odraogo i to tyle. W rankach rządzi Araujo, drugi Odraogo, egzekwo z Viperem. No i jeszcze asysty. Najlepszy Jaszari, drugi Kun, a trzeci Odraogo, nasz kapitan. No i teraz statystyki innych piłkarzy. Powiem wam, Kun naprawdę spisał się na medal, jeśli chodzi o pozycję wahadłowego. 11 asyst, goli 7 asyst. Gyaj odrobinę bardziej defensywny piłkarz, no ale naprawdę udało się nam zrobić na tyle mądre ruchy transferowe, że udało nam się szybko wrócić na szczyt. Też widzicie, wypożyczeni piłkarze no nie rozwinęli się na medal. No ale cóż, nie zawsze może, jeśli chodzi o wszystko, świecić słońce. No i teraz niższe ligi niemieckie. Zaczynamy od trzeciego poziomu rozgrywkowego. Hansa Rostock i Onsbruck z awansem Wiesbaden zagra w barażach. A na samym dnie znajdziemy taką drużynę jak Unterhaching. No i jeszcze druga Bundesliga, awans Mainz i Darmstadt. HSV w barażach, no czyli mogą klasycznie dla siebie sfrajerzyć. A na samym dnie Sandhausen. Ocena menadżera 85, jak na koniec tej serii. Myślę, że odpowiednio osiągnęliśmy naprawdę sporo celów stawianych przez zarząd, ale niestety jakieś tam małe błędy się pojawiły. No i teraz puchary. Europejskie i baraże utrzymanie. Zaczniemy od baraży. Hanover pokonuje HSV, klasycznie jak to HSV. Super puchar dla Manchester City, pokonują Juventus. Liga Konferencji dla West Hamu, pokonali Wolfsburg. Liga Europy dla Borussii Dortmund, pokonali Chelsea. A Liga Mistrzów dla Bayer Leverkusen, więc no co by nie mówić, niemieckie drużyny spisały się kapitalnie, a my zdobyliśmy Puchar Niemiec. Do tego dołożyliśmy Mistrzostwo Niemiec. No i udało nam się spełnić cel tej serii. I już w drugim odcinku możemy to zakończyć 3 sezony. Czy to długo? Myślę, że nie. Jak na drużynę taką jak Schalke, którą musieliśmy przebijać się od drugiej Bundesligi. Jest to chyba najkrótszy możliwy czas, w którym mogliśmy tego dokonać. Jak miałbym tak przed tą serią obstawiać, to pewnie dałbym 4 sezony, może 5, a udało się to zrobić 3, więc jestem niezwykle z tego powodu zadowolony. I to nie koniec takich przebudów do chwały, no ale za 2 tygodnie czeka nas już inna drużyna, którą również chcemy odbudować. Teraz pewnie postawimy sobie trochę ambitniejszy cel, jeśli chodzi o europejskie puchary. No bo nie zawsze warto skupiać się tylko na rynku krajowym. Czasem również warto skupić się na rynku międzynarodowym. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie i całą tą krótką dość serię, ale jednak trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.